Siemano, Hashibajki, nagrywam wam to w tym terenie, bo to jest najsłuszniejszy teren, w którym mogę wam opowiedzieć o moim projekcie. Sam sobie nałożyłem do dzisiaj embargo, żeby was trochę tylko podenerwować. Teraz będą już szczegóły na temat roweru. Jesteśmy na Mazurach, jesteśmy w Morągowie. Mistrzostwa Polski są jutro, dzisiaj, czyli w niedzielę. Dzisiaj w sobotę brałem udział w imprezie towarzyszącej, czyli Milko Mazury MTB, żeby było jasne, tak? Nie mam licencji, jechałem bez licencji. Jechałem dystans ekspert, który miał trwać 1,5 godziny, trwał 48 minut, więc trzeba było jechać pro, ale znacznie poprawiłem swój rekord i jestem bardzo zadowolony z wyniku, ale o wyniku bardzo dokładnie wam powiem w odrębnym odcinku, w którym zobaczycie całą trasę. No mega, bardzo fajna sprawa, ale dzisiaj o tym moim projekcie. Projekt Łobuz. Czym jest Łobuz? Łobuz jest rowerem innym, dziwnym, po mojemu, po OLX-owemu. Składałem go bardzo długo go składałem, ale jestem z niego bardzo, bardzo szczęśliwy. Więc wyjaśniam wam, po pierwsze, jak ten rower sobie radził na tej trasie. Jest to idealny rower do podjeżdżania, a jeżeli przejechaliście sobie chociaż jedno kółko tutaj w Mrągowie, to wiecie, że to nieprawda, że ponieważ są tu jeziora, to tutaj jest płasko, wręcz przeciwnie. Tu jest, krótko mówiąc, wyryb. Podjazd za podjazdem, zjazdy techniczne. Zobaczycie szczegóły już na samym filmie. Rower radził sobie świetnie. Jesteście pewnie zainteresowani przede wszystkim wagą, więc uwaga. Z dropperem, czyli plus 250 gramów do wagi wyjściowej tego projektu, i z pedałami Shimano XTR, czyli plus 130 czy 40 gramów w porównaniu do pedałów, które mam przygotowane dla niego, czyli zobaczycie, tytanowe. Ten rower w tym momencie waży 7,9 kg, koła 27,5, nie 29, koła 27,5, i lecimy po kolei. Ramę kupiłem na OLX-ie od bardzo fajnego gościa, Marcina, pozdrawiam bardzo serdecznie, ze sklepu kondycja.net. Sprzedał mi ten rower, on miał kompletny rower, jakaś pani go zamówiła, nie odebrała, miał kompletny rower na stremie XX1, ale wymagał do mojego projektu wielu zmian. Ile teraz jest? 8,30, 85. Ja pierdziele. Bomba. I tak, z najistotniejszych zmian mamy koła, napęd i widelec, czyli no, w zasadzie to prawie że wszystko, do tego jeszcze sztyc, ale lecimy po kolei. Koła w tym rowerze to, niektórzy z was już wiedzą, Lampart Wheels. Polecam wam bardzo rzetelnie. Ja uwielbiam rzetelność ludzi, bardzo rzetelni, mogę wam polecić to, w jaki sposób składają koła, przykładają się do roboty. Załatwili mi też, w zasadzie to trafiłem do nich dlatego, że raz, że mi poleciliście ich, ale dwa, że byli jedynym polskim monterem, montownią jedyną kół, która miała lekkie koła, mogli mi sprowadzić, bo takich się w zasadzie nie składa dzisiaj 29ery, ale sprowadzili mi 27,5 lekkie koła, więc koło tylne, koło przednie na kupionych przeze mnie piastach DT Swiss 180. Przepiękne, bardzo lekkie, pięknie się toczące i mimo wszystko wytrzymałe, nie trzeba się bać, że tutaj się coś rozwali, a na Rock Gardenie można było. One są, moim zdaniem to jest 240, tyle że mają ceramiczne łożyska i z tego, stąd różnica oczywiście w cenie, ale też troszeczkę lżej się toczą i są troszeczkę lżejsze, bo nie mają stalowych kulek. Tak mi się wydaje, z zewnątrz wydają się być takie same jak 240. Więc jeżeli chcecie kupić bardzo lekkie, dobre piasty, to 240 będą świetne. I na przykład Lampart Wheels na 240 składają koła, ale ja sam zamówiłem 180, więc mam. Koła ważą 1080 gramów. 27,5. Ja jeszcze jestem oczywiście totalnie najarany, bo skończyłem godzinę czy dwie godziny temu jazdę. Koła 27,5 w tym trudnym terenie, na bardzo wyboistych zjazdach, na ciężkim Rock Gardenie, na no hopa jest akurat łatwa, radzą sobie bardzo dobrze, ale oczywiście większość woli koła 29. Ja też w fullu mam i będę miał koła 29. W każdym razie na tych na pewno nie traciłem. Thank you.
Widelec. Widelec to löf. Löf po islandzku to liść, a my czytamy po prostu lauf. Dlaczego liść? Dlatego, że element amortyzujący tego widelca to po 6 listków wykonanych z włókna szklanego po każdej stronie. Nagram wam zupełnie odrębny odcinek na temat tego widelca. W każdym razie widelec waży 1020 gramów. Czyli mamy koła 1080, mamy widelec 1020. W porównaniu do Sida, którego miałem z bardzo ciężką manetką, to jest prawie 400 gramów zaoszczędzone. Jeżeli chodzi o napęd, no to moje absolutnie ulubione manetki. Nie ma manetek, które lubię bardziej. No, przepraszam, obrotowe SREMA. Bardzo, bardzo lubię. Natomiast te XTR-ki zrzucające mi co dwa tutaj. Jak pociągam, to jeden zrzucam. Jak wciskam mocno, zrzucam dwa. Bardzo przydatny na trasie up and down, up and down. Jedzie czołóweczka. Jedzie czołóweczka. Zaraz zobaczycie, jak szybcy są juniorzy młodsi. A jeżeli chodzi o napęd, to korba. Nie ma 172,5, tylko 170 mm. Kaseta 10,45, nie 10,50, tylko 10,45 i w takim zestawie daje to radę. Hop, 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 brawo chłopaki, brawo, pięknie. Super ciężki podjazd, widać, że pierwsza trójka trzyma się razem, a reszta już się rozsypała. Poza tym mamy tutaj nowego dropera od DT Swiss. To jest D232-1. Dropper w systemie upside down, czyli zewnętrzną lagę, czy goleń ma na górze, wewnętrzną ma na dole. 60 mm skoku. Przydałoby się więcej, ale tak naprawdę w XC jest ok. Powiedziałbym, że jest ok. Osobny odcinek też wam nagram, bo mam dużo do powiedzenia na temat składania i regulowania tego dropera, to jest do niego manetka. Siodełko przeze mnie zamawiane, przeze mnie, no może nie, że skonstruowane, ale robione pode mnie i wcale nie drogo. No oczywiście drożej się za nie płaci, kiedy się zamawia jedno tylko siodełko. Robione jest w Chinach. Bardzo podobne możecie kupić na Allegro nawet za, nie wiem, około 200 zł. Czyli mamy 7,9 kg. Wymieniłem osprzęt wam, który już został wymieniony. Polecaliście mi, więc kupiłem. Nigdy wcześniej nie jeździłem na grypach SI. Postanowiłem kupić sobie wersję Super Chunky, czyli tę najbardziej komfortową. Jestem bardzo zawiedziony. Zwracacie mi kasę za te gripy. Nie mogłem włożyć tych gripów na hieromice. Nie chodzi o to, że ze względu na tarcie nie mogły wejść, bo z tym wiadomo, jak sobie poradzić, ale musiałem bardzo rozszerzyć gripy, rozciągnąć je, żeby naszły na kierownicę, a przecież mam zwykłą, standardową kierownicę, więc to mi nie pasowało, bo one były miękkie do momentu, kiedy ich mega nie rozciągnąłem. Teraz już takie nie są, więc można było po prostu zamontować jakieś rejsy lżejsze i tyle. Mostek oryginalny. Ciężko jest odchudzić tego typu rzeczy, bo to już są... Dajesz, brawo! O! Brawo chłopaki, brawo! To jest mega ciężki podjazd, a tych podjazdów tutaj takich ciężkich... Brawo! Takich podjazdów tutaj jest 5. Bardzo ciężkie. Naprawdę, super chłopaki, pięknie. No i co? No to by było tyle. Poza tym rama. Dlaczego ta rama? Dlaczego ten kupiłem? No bo znalazłem na Elixie, ale też chodziło mi o to, żeby to była jedna z tych najlżejszych ostatnich wypustów ram do kół 27,5. Dajesz, brawo. Brawo, chłopaki. Czekajcie, no to ja muszę ich teraz... No i teraz ładnie. I teraz ciągniesz. Ciągniesz tego S-Worksa, ciągniesz go. Ciągniesz go. Pięknie, brawo, brawo. Super, dajesz, ładnie. Teraz tylko złap koło i równo. Trochę twardo tu podjeżdżasz. Ale on tu twardo jedzie, ja dziękuję. Dajesz. O, pot leci. Pot i łzy, ale ładnie jedziecie. Bardzo płynnie, mięciutko, super. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o łobuza. Jako rower wspinaczkowy, jako widelec, loif, jako element tego roweru, który ma go też odchudzić, ale sprawić, że nie wyrwie wam kierownicy z rąk na rok gadanie, który chcecie przejechać dosyć szybko, jest elegancki. Zero tłumienia, zero serwisowania. Hej, powodzonka. Brawo, chłopaki.
Osobny odcinek wam na ten temat zrobię. Tak wygląda rower, poradził sobie świetnie. Bardzo najdłuższy mój projekt i też najdroższy. Było to coś pięknego. Pozdrawiam was, Brągowa. I popatrzycie jeszcze, jak dają pod górę. Dawaj, spróbuj. Bardzo dobrze, pić trzeba. Trzeba znaleźć czas na pić. Ja tutaj nie byłem w stanie pić, bo ja tutaj tak dyszałem, że musiałem pić już na górze. Dobrze, i teraz. I tutaj teraz na tym zakręcie robi się mega stromo. A ten skubaniec jeszcze sobie na dwójkę wrzucił. Ładnie, ładnie, ładnie. Poszli! Brawo, chłopaki! I tych chłopców chcę widzieć za parę olimpiad w telewizji. Tyle wam pewnie.